Polsat od lat promuje serial Przyjaciółki, który jest jednym z najchętniej oglądanych seriali w Polsce. Losy czterech kobiet wciągnęły widzów na tyle, że z zaciekawieniem wyczekują na każdy kolejny sezon. Niestety ciężkie chwile dotykają nie tylko bohaterek, ale i wcielających się w nie aktorek. Jedna z nich przeszła przez prawdziwe piekło. Telewizja Polsat doskonale wie, że Przyjaciółki mają w swojej obsadzie prawdziwą perełkę, kobietę, która o aktorstwie marzyła już od najmłodszych lat. Mowa o Joannie Liszowskiej, która ukończyła Krakowską Akademię Teatralną. Charyzma aktorki została doceniona, a dowodem tego jest statuetka Wiktora, która przyznana została jej w 2007 roku. Niestety flesze fotoreporterów, celebryckie ścianki oraz czerwone dywany nie były jej dane na zbyt długo. Całą tę dobrą passę przerwał jeden, nieszczęśliwy wypadek. Gwiazda telewizji Polsat miała tragiczny w skutkach wypadek. Joanna Liszowska nie stroniła od mediów i wywiadów. Jej charyzmatyczna osobowość sprawiła, że aktorka nie schodziła z pierwszych stron gazet. Królowała w programach takich jak Taniec z Gwiazdami, Fort Boyard, Ranking Gwiazd czy Jak Oni Śpiewają, przy czym ten ostatni program wygrała. Ponadto rozebrała się dla Playboya oraz została jurorką programu Got to Dance. Tylko taniec. Taka sława wiązała się z wieloma przyjemnymi aspektami, dużymi pieniędzmi, drogimi autami oraz atrakcyjną willą. Niestety nic nie jest dane raz na zawsze. Szczęście aktorki zakończyło się 1 września 2014 r. Tego dnia miejsce miał straszny wypadek, który zaprzepaścił jej karierę. Aktorka wsiadła pod wpływem alkoholu do swojego luksusowego Porsche, którym uderzyła w inne auto. Wieści o jej wybryku obiegły media, a propozycje ról zostały zerwane. Przyjaciółki nie przekreśliły dorobku Joanny Liszowskiej. Ogromnego potencjału Joanny Liszowskiej nie zaprzepaściła produkcja serialu Przyjaciółki. Twórcy stwierdzili, że nie można przekreślać jej ogromnego talentu i potencjału. Aktorka po dziś dzień wciela się w rolę Patrycji, która boryka się z wieloma osobistymi dramatami. Zaraz po wypadku aktorka przeprosiła za swój czyn. Wyraziła ogromną skruchę i obiecała, że dobrowolnie podda się karze. Incydent się wydarzył, do czego się przyznaję i nad czym ubolewam. Konsekwencje prawne, jakiekolwiek będą, są absolutnie słuszne. Wszystkie inne historie powstałe wokół tego wydarzenia stworzyli obcy ludzie, nie mający żadnego pojęcia o mnie i moim życiu, wyjaśniła. Sprawa ucichła, jednak Joanna przestała już tak często być widziana w dużych produkcjach.